Siemanko moi drodzy, mała aktualizacja danych na dziś i w zasadzie potrzebowałbym waszej pomocy, znajomości, zwał jak zwał. Ale do tego przejdę za chwileczkę. Dziś moi drodzy udało się dorwać jakąś paczuchy dla powodzian oczywiście. Jakaś siekiera, młot, łomy, chemia i tak dalej moi drodzy. Już leży to na pace. Więc mega tutaj dziękuję. W sumie już nawet nie wiem, co od kogo idzie. Już jeszcze paczki do mnie idą, osuszacze, karma, mnóstwo ogólnie rzeczy jeszcze idzie, którą będziemy rozwozili. I w planach miałem jutro jechać do Wronowa. Tam cały czas sytuacja jest... ciężko nawet nazwać jaka, bo wszędzie jest bardzo zła. No ale tam podobnież woda cały czas stoi, ludzie zostali wywaleni na zewnątrz i no tam trzeba po prostu będzie podjechać, zobaczyć jak jest faktycznie i co damy radę, to moi drodzy pomóc. Natomiast, no i później w niedzielę, później tam kolejne wyjazdy, mieszał to. Moi drodzy, wszystko się zgrywało pięknie, elegancko, bo jak wiecie, troszeczkę mi się tam podpsuły z niewiadomych mi przyczyn hamulce. No i to łożysko w prawym kole cały czas tam już coraz mocniej daje o sobie znać, że jest źle. I moi drodzy, kolega z Lubina kupił, w ogóle mnie to rozwaliło, dopóki nie wiem, nie zobaczyłem tych części, to cały czas jakoś nie mogłem w to w ogóle uwierzyć. Kupił dwie tarcze, cztery klocki, mówię tutaj o przodzie, dwa łożyska i bębny na tył do Renault Mastera, tak? I załatwił też warsztat, który jak się dowiedział o co chodzi, że to jeżdżę z pomocą dla powodzian, że no, w jakiś tam sposób też jestem w jakiejś tam teraz gorszej sytuacji, żeby jeździć i nieść tą pomoc, zaoferowali, z tego co zrozumiałem, wymianę tego wszystkiego, tak, że oni to wymienią, ogarną, tylko zaznaczyli, że no, łożysk nie ogarną, bo nie mają pracy, nie ogarną łożysk po prostu, tak. I na czym problem polega teraz? Problem polega na tym, że w Renault Master, to jest dwójka tam z 98 roku, żeby wymienić tarczę, trzeba wyjąć takie coś, w czym jest łożysko. I podobnie z tego starego łożyska już nie można założyć z powrotem, bo się rozsypie. Trzeba je wyprasować i wprasować nowe. A problem polega na tym, że oni nie mają prasy. To jest pierwszy problem, a drugi problem, nie wiem dlaczego ta śruba taka centralna, co jest na piaście, z jednej strony to jest na klucz 36, z drugiej na 32 albo 4, też nie wiem dlaczego, no nie szło jej niczym odkręcić. Mieli jakiegoś impakta, chyba 800 Nm i nie szło tego odkręcić. W sumie w domu mam 1500 Nm, nie wiem tylko czy mam nasadkę 36, mógłbym pójść spróbować samemu to odkręcić, ale do rzeczy. Czy ktoś z was zna w okolicy, czyli tutaj za okolicę uważam, nie wiem, do 100 km od Legnicy, jakiś warsztat, który a. ogarnąłby takie coś na CITO, b. powiedziałby jakieś normalne pieniądze, bo zadzwoniłem do jednego warsztatu, to złapałem się za głowę, no i przez to, że teraz jeżdżę, moi drodzy, z tymi akcjami, troszeczkę mniej zarabiam, to po prostu mnie nie stać na ten moment na wymianę tego wszystkiego. Wiecie, silnik jeździ, więc dopóki silnik jeździ, ja będę jeździł, ale z tymi hamulcami i z tym łożyskiem nie jest zbyt dobrze, jest coraz gorzej tak naprawdę. Także tu jest do was prośba o pomoc, jeżeli ktoś z was zna jakiś... Córeczka wróciła. Dzień dobry. Jak ktoś z was zna jakiś warsztat, moi drodzy, to dajcie znać na miary, czy w komentarzu, czy wiadomo w tym. Czy na maila pod spodem możecie napisać. Jakiś taki, który może już nie mówię, że za darmo zrobi, bo to wątpię. A który ogarnąłby takie coś na CITO w takich rozsądnych w miarę pieniądzach. No trzeba mieć do tego na pewno prasę i dobrego, albo dobrą brechę, albo dobry impact, albo indukcję, żeby jakoś te śruby też dobrze puściły. Ktoś z was coś pomoże? Ktoś coś wie?